Witam Państwa. Do studia zaprosiłam dzisiaj panią Joannę Langa z Tczewskiego Polskiego Koła Towarzystwa Pielęgniarskiego, z którą porozmawiam o profilaktyce raka piersi. Witam. Dzień dobry, witam zaproszę. Pani Joanno, każdego roku raka piersi rozpoznaje się u ponad 14,5 tysiąca Polek, z czego aż 5 tysięcy kończy się śmiercią. To są bardzo zatrważające statystyki. Wśród mieszkanek Tczewa przeprowadzono również badania ankietowe w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi sfinansowanego przez Urząd Miejski, w które to badanie włączyło się Tczewskie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Jakie są wyniki tego badania? No, miło mi jest gościć tutaj u Państwa w studiu. Bardzo dziękuję za podjęcie tak ważnego tematu. Natomiast jeżeli chodzi o badania przeprowadzone wśród mieszkanek Tczewa, tak, to w związku z realizacją programów profilaktycznych we współpracy z Urzędem Miasta, tutaj już Pani wspomniała, w tym roku też nawiązaliśmy w tym zakresie współpracę ze starostwem i nieodłącznym partnerem w tych działaniach jest Polskie Towarzystwo Kulturalne Brama, z którym realizujemy właśnie te projekty. Przeprowadziliśmy, projekty trwają już od 2 lat, przeprowadzamy rocznie około 200 badań ankietowych. Organizujemy cykliczne szkolenia w zakresie samokontroli piersi w różnych grupach wiekowych wśród mieszkanek Tczewa, jak również w tym roku wśród mieszkanek powiatu tczewskiego. No i no niestety muszą potwierdzić, że wyniki tych badań są bardzo niepokojące. Tendencja jest wzrostowa, coraz więcej kobiet zachorowuje na choroby piersi, w tym właśnie na tą bardzo groźną, jaką jest rak piersi. Także no niestety nie jest to dobra prognoza. No i chyba niedobrą kwestią jest fakt, że lęk przed chorobą często jest tak paraliżujący, że kobiety unikają badań lekarskich, odrzucają też samokontrolę. To też źle świadczy. To znaczy powiem tak, na bazie doświadczeń właśnie, jakie zdobyłyśmy poprzez kontakt z mieszkankami naszego regionu, ponownie potwierdzę, że tak, taka jest sytuacja. Osoby mało, ogólnie u nas, powiem, my jako narodowość, Polacy, mamy troszeczkę małą wiedzę, mało świadomości w zakresie zarządzania swoim zdrowiem. Może dlatego, że właśnie kwestie związane z profilaktyką były jeszcze do niedawna takie pomijane, bo tylko slogany się liczyły. Zdrowie jest najważniejsze, natomiast... W ślad za tym nie szło. W ślad za tym szedł schemat, gdzie służba zdrowia jest za darmo i wszystko mi się należy i chcę to dostać. Natomiast ja już nie jestem zobowiązany do niczego, bo to musi ktoś za mnie zrobić. No tak niestety nie jest. Oprócz tego, że warunki w zakresie ochrony zdrowia są jakie są, tym się nie będziemy zajmować. Natomiast kwestia, że nie ma, gdzieś zaprzepaścił nam się ten moment uświadamiania mieszkańców, uświadamiania potencjalnych pacjentów, co sam mogę zrobić na rzecz swojego zdrowia. Ja jestem właścicielem mojego organizmu, i to i ode mnie zadbać. Głównie zależy, czy będę zdrowy, czy będę chory. Czyli świadomość i profilaktyka, zanim dojdzie do tego najgorszego, często bardzo ciężkiej choroby, tak jak w przypadku kobiet, raka piersi. Podstawowym badaniem umożliwiającym wykrycie raka piersi jest samokontrola piersi. Warto ją zacząć od 20, tak statystycznie mówią, od 20 urodzin. Można oczywiście wcześniej i kontrolować się już przez całe życie. Nie codziennie, ale cyklicznie, raz, dwa razy w tygodniu. I czy prowadzone przez Państwa koło szkolenia, wykłady teoretyczne, praktyczne były poświęcone temu tematowi też? Właśnie, dokładnie. W tym kierunku szliśmy, żeby jak najwięcej osób zaangażować w uświadomienie
jak ważne jest własne działanie na rzecz zdrowia. Czyli nie oczekuję, aż pojawią się pierwsze symptomy, tylko jeżeli chodzi tu, gdybyśmy się skupili tylko i wyłącznie na owych piersiach i na tej chorobie, kobiety muszą mieć świadomość, że to one same przede wszystkim muszą się kontrolować. To jest pierwsze i najważniejsze narzędzie, jakie mamy do dyspozycji. Jak to zrobić, to od tego jesteśmy my jako fachowcy, jako pielęgniarki. Przekazujemy wiedzę na temat sposobu, jak to wykonać. Natomiast obowiązek już tutaj jest po stronie każdej potencjalnej pacjentki, że zanim się stanie pacjentką, warto zadbać, żeby jak najszybciej uniknąć. I właśnie te spotkania tego dotyczą. Szkolimy, jak powinno się to przeprowadzać profesjonalnie, prawidłowo, żeby uzyskać efekt w postaci wczesnego wykrycia zmiany niepokojącej. Także bardzo ważne to są szkolenia. Panie, dziewczęta bardzo chętnie w nich uczestniczą, chociaż początki wykładów bywają różne, bo to szczególnie młodzież ma takie, powiedzmy, wesołe podejście gdzieś tam do tych tematów. A poza tym młody to nie choruje. Młody nie choruje, mają takie wrażenie młode osoby, a niestety tak do końca nie jest. Jak najbardziej. W tej chwili niestety zachorowanie dotyczy coraz młodszej grupy wiekowej i jest bardzo ważne, żeby właśnie już po okresie dojrzewania już regularnie sprawować kontrolę w zakresie właśnie samooceny piersi, samokontroli i żeby zwracać uwagę, czy jakieś niepokojące zmiany nie występują. I wtedy, jeśli coś takiego się wyczuje, to najlepiej zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Do lekarza, tak. Na początek oczywiście proponuję lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest najprostsze. Natomiast no, nie zwlekamy. Idziemy jak najszybciej. Pani Joanno, jakie panie zadawały, bo sądzę, że zadawały pytania podczas tych szkoleń, czego one dotyczyły najczęściej? Najczęstsze pytania to właśnie o to, co zrobić w sytuacji, gdy coś mnie zaniepokoi, tak? Czy właśnie to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czy odczekać, czy obserwować, czy jednak zwracać się do lekarza i właśnie do kogo, tak? Bo to jest największy problem w tej chwili z tego, co zdarzyło się zorientować, do kogo się zwracamy. Więc mówię, jeżeli to są takie pierwsze gdzieś nasze wybadane zmiany, nie ma powodu, żeby od razu szukać kontaktu z onkologiem. Natomiast na pewno warto się niezwłocznie zgłosić do lekarza, który będzie wiedział, jak ocenić daną sytuację. Czy to już możemy ocenić jako coś poważnego, czy jednak na spokojnie przeprowadzić diagnostykę szczegółową. Raz w roku badanie piersi powinno być wykonane w zależności od sytuacji i od chorób pacjentów, pacjentek przez ginekologa, chirurga lub onkologa. Niestety wśród wielu młodych pań, które skarżą się, że podczas wizyt u ginekologa często nie mają badanych piersi i powinny chyba pacjentki się tego dopominać. Powiem tak, no nie chciałabym wkraczać w kompetencje kolegów lekarzy, natomiast prawda jest taka, że... Nie ma takiej praktyki. Nie ma praktyki, bo też nie ma takiej konieczności. Właśnie po to robimy te szkolenie w zakresie samokontroli, jak sama nazwa wskazuje czynności. Samokontrola, czyli kobieta musi sama skontrolować swój stan zdrowia i dopiero jak ją coś zaniepokoi, wtedy udać się do lekarza, bo... Nie ma takiego uzasadnienia medycznego, żeby każda pacjentka przy każdej wizycie była gdzieś tam badana przez lekarza w tym kierunku. Tak? Bardzo istotne jest to nasze działanie i to chciałabym podkreślić. Natomiast może być problem, jak to zrobić. Ale od tego właśnie są takie organizacje jak Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, od tego są programy, żeby przekazywać tą wiedzę i żeby szkolić, instruować, jak to zrobić prawidłowo. Przyniosła pani do studia pewne tu gadżety. To wiadomo, że to jest pierś, natomiast tutaj jest jakieś urządzenie. Na pewno zabieracie państwo sprzęt ze sobą na szkolenia. Do czego on jest potrzebny? Tak, dokładnie tak. Posługujemy się filmikiem takim krótkim, instruktażowym, gdzie tam można wizualnie obejrzeć, jak powinno przebiegać takie badanie. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze
instrumenty w postaci właśnie fantomu piersi, gdzie tutaj są zainstalowane zmiany, bo powiem tak, wcale to nie jest takie proste, żeby... Właśnie, bo tak, kobiety, dziewczęta nie wiedzą, jakie zgrubienie może być potraktowane, może być sygnałem o nadchodzącej chorobie, a co może nie być zaczątkiem choroby. No i to jest ta niewiedza. Dokładnie tak. Najlepiej się tego nauczymy, jak po prostu spróbujemy. Na szczęście nie każda ze szkolonych pacjentek ma tą niefajną sytuację, że gdzieś tam wyszuka sobie guzka, więc lepiej się szkolić na fantomach. Stąd też w ramach owych programów, o których już wspomniałam, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zakupiło fantomy, których możemy używać, żeby panie mogły, nie tylko panie, to szkolimy też panów, mężów, oczywiście, że tak, żeby można było wybadać, jak zlokalizować prawidłowo tą zmianę. Mamy też urządzenie typu breast scanner, czyli to jest takie urządzenie, przy pomocy którego możemy dokonać takiego jakby bardzo, powiem, prostego, ale prześwietlenia, tak? To już nam może dać jakąś niepokojącą zmiankę, możemy wykryć. I to jest też urządzenie, które w jakiś sposób jest pomocne i może nam szybciutko zdiagnozować takie właśnie w taki prosty sposób. Natomiast już w sytuacji, kiedy coś nam pojawi się wątpliwego, to jak najbardziej się do lekarza. Tak, do lekarza i profesjonalna diagnostyka. Badania, które najczęściej nam kojarzą się z profilaktyką raka piersi, to jest mamografia i USG piersi. Mamografia zalecana jest głównie dla kobiet po 35-40 roku życia, a USG dla kobiet młodszych. Na te badania chyba trzeba mieć skierowanie? Czy w jakich przypadkach powinno się wykonywać tego rodzaju badania? To znaczy powiem tak, USG jest badaniem niejako podstawowym, jeżeli chodzi o wykrywanie, diagnozowanie schorzeń piersi, takich, bym powiedziała, pierwszego rzutu. Potrzebne jest skierowanie, ale można też prywatnie, bez skierowania, takie badanie wykonać, jeżeli czuje się jakiś tam niepokój, że coś tam się dzieje. Lepszego komfortu psychicznego zbadać po prostu, się, tak? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o mamografię, tutaj już chciała troszeczkę zweryfikować teorię, bo tak jak do niedawna w profilaktyce schorzeń płuc, takim priorytetem był rentgen, w tej chwili mamy tomografię. Tak tutaj królowała mamografia. W tej chwili jednak zdecydowanie rezonans piersi, tak? Rezonans piersi jest dokładniejszy, natomiast no, jest to już badanie specjalistyczne. I już skierowanie musi być konkretne. Znaczy, na rezonans nie musi być. Na rezonans nie musi być, jeżeli, ale to zalecałabym już w konkretnych przypadkach, gdzie rzeczywiście mamy taką duże prawdopodobieństwo, że jest tam zmiana i chociażby było wcześniej zrobione USG i że trzeba doprecyzować, tak, sprecyzować lokalizację. To wówczas rezonans magnetyczny. Tak. Skierowanie to wówczas w ramach umowy z NFZ-em, to wiadomo. Możemy prywatnie też robić to wówczas, skierowanie jest niepotrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o mamografię, jak najbardziej, jeżeli chodzi o możliwość wykonania w ramach Narodowego Funduszu, skierowanie musi być, natomiast są akcje profilaktyczne, które tak zwane mamobusy, z których możemy skorzystać. Natomiast tam są te ramy wiekowe. No właśnie, pani Joanna, bo wyprzedza pani mi już odpowiedź na kolejne pytanie, ale to dobrze, bo z tych statystyk, które podają, w jakim wieku jest największa zachorowalność kobiet na raka piersi, to jest wiek od 50 do 69 roku życia i panie będące w tej właśnie grupie wiekowej powinny robić co 2 lata mamografię i właśnie te badania są sfinansowane, jak pani mówiła, z Narodowego Funduszu Zdrowia i praktycznie bez skierowania można i specjalnego zaproszenia je wykonać, prawda? Choć zaznaczyła pani, że ten próg wiekowy się niestety obniża, ale na razie NFZ refunduje badania mamografii
co 2 lata dla kobiet, które skończyły 50 do 69 roku życia, czy tak? Zgadza się, natomiast to nie jest kwestia tylko częstości zachorowań, natomiast kwestia też taka, że do użycia, do wykonania badania mammografii używane jest promieniowanie jonizujące. I tu z kolei też mamy ograniczenia prawo atomowe, tak? I właśnie tu jest to ryzyko, że gdyby przesunąć niżej, obniżyć wiek osób, które mogą się poddawać badaniom, no to niestety młoda osoba, gdyby zaczęła się co 2 lata badać... To byłoby też niezdrowe. To znowu by było niezdrowe, dokładnie. Tak. Rozumiem. Pani Joanno, o profilaktyce mówimy podczas naszego programu i należy o tym mówić, należy podkreślać, należy edukować młode dziewczęta, żeby starały się samokontrolę wykonywać piersi, co jakiś systematycznie, może nie codziennie, tak jak wspominałam wcześniej, ale systematycznie. Czy można się więc spodziewać kolejnych związanych z tym tematem szkoleń, nie wiem, w szkołach, w różnego rodzaju innych organizacjach, w których są zrzeszone kobiety? Na co mogą liczyć panie? Jeżeli chodzi o częstość przeprowadzania takiej samokontroli, to już może od razu odpowiem, raz w miesiącu powinno się, tak? Powinno się i powinniśmy to jako kobiety o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, to jak najbardziej. Właśnie bardzo się cieszę, bo był jakiś czas, że nie mogliśmy nawiązać współpracy właśnie tutaj z Wydziałem Zdrowia, żeby rozpocząć te działania. Natomiast już od paru lat jest to cykliczne. Mhm. Bardzo się cieszę, że jest taka przychylność na takie działania, bo są one realizowane przez fachowców, czyli pielęgniarki, czyli osoby z kwalifikacjami. Jako, dokładnie. A kiedy można się spodziewać takiego szkolenia? W tym roku jeszcze, czy już budżet się wyczerpał i można się tego spodziewać w przyszłym roku? To znaczy w tym roku już jesteśmy na końcówce, więc jesteśmy w trakcie opracowań, analizy, właśnie oceny ryzyka przeprowadzonych badań ankietowych, więc w tym roku już niestety tych szkoleń nie będzie, natomiast na pewno będziemy się chcieli przymierzyć, żeby w przyszłym roku ponownie zaproponować ofertę przeprowadzenia tych szkoleń i z pewnością będziemy chcieli zintensyfikować te szkolenia, rozszerzyć zakres, także żeby jak najwięcej pań mogło skorzystać. W nich uczestniczyć. Jak najbardziej. Chcemy też w związku z nasileniem występowania chorób nowotworowych będziemy chcieli rozszerzyć, nie tylko skupiać się na kobietach. Jest szereg innych chorób nowotworowych, na które też trzeba zwrócić uwagę i którym też warto zapobiegać. To my sekundujemy i mamy nadzieję, że pieniądze również w samorządach się znajdą tak, żebyście mogły panie też włączyć się w przeprowadzanie ankiet i szkoleń, bo to wszystko dla naszego zdrowia. Dziękuję bardzo za przybycie do studia, a Państwu za uwagę. Dziękuję Urszula Niewiarowska.